Wojtek, dziękuję, odpinam się i wychodzę dokładnie. Nie z koziorożcem, pewnie, że tak. Dlaczego? To jest straszny, kobieta koziorożec, to jest straszny znak. To jest asertywność, to jest... O, wiesz co, mylisz asertywność z... Dobra, nie, bo się wkopię, nie, ja dwie się... kobiety, trzy kobiety w studiu i ja... Bliźnięta, proszę bliźnięta. Państwa. Nie, no, bliźniaki bliźnięta są bardzo sympatycznym gzakiem. A ja jestem super, że koleżanka jest niesympatyczna. Miałem taki epizod z koziorożcami. To nie było, że jeden, bo po jednym się nie da stwierdzić, ale po kilku epizodach z koziorożcami stwierdzam, że jak najdalej, ja przynajmniej, od koziorożca. Baran. Ale wyjątki się zdarzają. Wiesz co, dobrze, to może być tak. Na pewno nie facet baran. Dwa rogate znaki, zapomnij o tym. Ja mam faceta barana. To musi iskrzyć po prostu kłótnia co chwilę. Ale rozumiem, wiesz, to już wiem, czemu z Jaszki nie wyszło. Ja już wiem, czemu z Jaszki nie wyszło. Ja nie wiem, jaki on był znak zodiaku. Oj, tak coś mi się wydaje, że jakiś rogaty. Jeszcze jedno, to co zauważyłem, to co, że teraz się z tobą fajnie rozmawia, a w serialu cię nie lubiłem. Serio? Ale nie jesteś pierwszy, który mnie nie lubił w tym serialu. Ty naprawdę grałaś, bo wiesz co, u nas w Polsce aktorów dobiera się takich, jakimi są, tak, do danej roli. Tak. Aha, ten jest taki głupkowaty, to go weźmiemy do tej roli, dokładnie, a ten jest wredna, to weźmiemy ją do tej roli. Mhm. To jest masakra. To jest nie masakra, bierzemy aktora, zagraj wredną. Jedyne to, co jest wyjątkiem, i to będę zawsze mówił, Żmuda Trzybiatowska. Mhm. Szacun dla tej kobiety. Mhm. Grała głupią blondynkę, grała wredną Sucz, grała normalną, fajną dziewczynę, taką delikatną, spokojną. Talenty się i za każdym razem była wiarygodna. Aż byłem w szoku, jak właśnie oglądałem wcześniej te rzeczy z nią, a później obejrzałem Och, Karol 2. I tu po prostu padłem, mówię, no nie, już domyślam się, na której scenie. W ogóle, ogólnie, jak chodziła i tak, co się stało? Bajka, ona tak pięknie zagrała taką blondynkę, nie obejrzałem z blondynek normalnych. Właśnie mówię, właśnie, wiesz, blondynka blondynką nierówna i uderz w stół, tak? A no, że to się odezwą. Maćku, ale nie, bo sobie tak nie leży. Nie jestem ogrodnikiem, nagrabiłem sobie zawsze dużo i szeroko. Nie, ale wiesz co, naprawdę u nas jest masakra z tym dobieraniem aktorów do roli. Ja się z tym zgadzam. Plus jeszcze ktoś powiedział kiedyś, że to jest tak, że w Polsce jest 13 aktorów i oni się po prostu wymieniają. Mhm. Czyli jakby nie ma szansy dla debiutantów, nie ma szansy dla jak to nie ludzi ma szansy? Jest szansa. Trzeba tutaj przebić się przez beton. Tutaj jest szansa. Słuchaj, tak, w tym momencie, zakładajmy tak. Mhm. Masz jakichś znajomych, którzy chcieliby zrobić serial, swój serial zagrać i po prostu robić to. Mhm. I nie w jakimś tam na YouTubie, bo YouTube to jest, wiesz, okej, jest tam jakaś oglądalność, tak, ale żeby to było w telewizji serial szedł, zróbmy go. Dobra. Zróbmy serial. Dobre. Tu w tej telewizji. Dobra. Trzymam za słowo. Okay. Zbierasz ludzi. Ja mam bardzo, bardzo wielu znajomych, którzy też właśnie mają takie zainteresowania i którzy chcą. Super. Tylko zdawać, że wiesz co, nie takie, żeby to nie był chór optymizm. Czyli zaczynamy, zrobimy dwa odcinki, nie chcę. Nie, dobra. Bo wiesz, zrobimy ileś tam odcinków, w to, jak to będzie dobre, w to wejdą sponsorzy i wtedy będzie z tego kasa. Mhm. Bo na początku nie ukrywam. Musimy co sprawdzić, no, jak wam to będzie wychodziło. Oczywiście. Tak? No. I trzymam cię słowo. No to... Dobra. No to jest deal. Jest deal. Proszę państwa, proszę na naszej antenie deal na żywo. Tego jeszcze nie było. Tak, i właśnie ja to chciałem to zrobić jak najbardziej, tylko potrzebuję osób z ikrą. Mhm. Nie takich ciapciusiów, którzy na przykład by chcieli, ale to najpierw zróbcie to, zróbcie research. Nie, no dobrze, w ogóle, no to jasne. Zróbcie najpierw za mnie, a ja powiem, że dobrze zrobiliście. Nie, nie, właśnie potrzebuję ludzi, którzy to kurczę zaczną robić. Mhm. Ja też jak najbardziej w to udzielę. Super. I też jak najbardziej, czy zagram, czy będę za kamerą, czy będę, wiesz, nie wiem... Oczywiście, ja ludzi scenariuszami. Oczywiście, chętnie. Tutaj ekipa... Tak, jakaś postprodukcja, montaż i tym podobne, jak najbardziej wszystko zrobimy. No. Pomysł na serial dopiero przyjdzie. Jeśli jesteście młodzi, no to w tym momencie coś wiadomo o młodych na początku. Pomysłów nie zdradzajmy na antenie, tylko zróbmy. Tak. Nie, wiesz co, to tak, pomyśl, możemy sobie tak wygrywać teraz. Gotowy. Ale o czym by serial był najlepszy w tym momencie? O czym tak, bo wiadomo, kto nas ogląda, wiemy. I pomyślcie, jaki serial? Najlepiej, żeby to było takie uniwersalne, a jednocześnie nie byłoby banalne. I nie było takie jak wszystko inne, bo są tak, te obyczajowe, dokładnie, prawda? Tak, żeby to nie było takie, jak już jest, bo to już się znieśli. Codzienne życiowe problemy. Codzienne życiowe problemy. Z jajem, trochę ezoteryki. Tak. Ezoteryki w serialach nie ma. Wiesz, nie co ma. Mi się bardziej podobało to, co powiedziałeś wcześniej. Coś z jajem. Coś z jajem. Mhm. Tak, żeby było to coś. Na luzie. Ale chodzi ci o taką komedię jakąś? Wiesz co? Może coś elementy takiego, czego nie będzie można zdefiniować do końca. Dokładnie. I ująć w jakieś ramy. Po dokładnie tak. Mhm. Nawet pokusiłbym się trochę odrobinę na przykład jakiejś
nie erotyki, takie w sensie stricte, żeby na przykład jakaś goła baba tam przeszła, prawda? To nie, ja nie. Wypadam. Nie, nie, kompletnie. Właśnie nie, nie o to chodzi. Ale od takich rzeczy, po miłość niesamowitą, mm-hmm. po jakieś zdrady, po... Wiesz co najśmieszniejsze jest w naszym polskim społeczeństwie? Mm-hmm. Że najlepiej oglądają się programy, gdzie ktoś kogoś zdradził, gdzie ktoś kogoś zawiódł, oczywiście, kogoś nie, ktoś ma jakieś nieszczęście, ktoś mm-hmm. stracił pieniądze. Masakra! Ludzie lubią nie problemy. Chcemy oglądać tego, że ktoś jest szczęśliwy. A później telewizja pokazuje tylko takie złe wycinki rzeczywistości, i wszyscy myślą, że się tak źle dzieje i nie dostrzegają niczego dobrego. Co jakiś czas w mediach jest coś takiego właśnie, że a teraz dzisiaj dzień dobrej wiadomości i na przykład w wiadomościach same dobre wiadomości. Naprawdę? A temu się ktoś urodziło. Raz w roku chyba coś takiego jest. Tylko właśnie, nie spotkałam znaczy, się było, z tym, ja też nie. Nie wiem, czy dalej to kontynuują, ale raz w roku dzień dobrej wiadomości. Nie ma żadnych złych wiadomości w wiadomościach. Mhm. Bajka. I jaki jest odbiór tego? Może my zrobimy takie wiadomości. Raz w roku to się uda. Mhm. Codziennie by się no to tak, nie udało. Nikt by nie uwierzył. Znaczy nie, nie, to, że to nie chociaż wierzył. Raz w tygodniu. Nie udałoby się to. Żeby ludzie raz jakoś, tygodniu, wiecie, co, ale... optymistycznie nastawić. Nie, to chodzi, że pokazać coś innego. Ale nie da się tego zrobić cyklicznie i częściej, bo ludzie nie chcą oglądać dobrych rzeczy. Mhm. Bo w tym momencie jest mi na przykład troszeczkę źle. No oszukałem, dobra. Jest mi źle, co nie? Mhm. I w tym momencie słyszę na ekranie, że komuś jest gorzej. Co robi statystyczny Polak? Znaczy... Cieszy się, że mi jest jeszcze tak mało. A właśnie że, a to mi się nie podoba. Zróbmy tak, żeby to zmienić. Znaczy, wiesz, to zmienić to nie da rady zmienić, bo to musiałbyś na siłę całą Polskę zmienić, nie tylko Polskę, bo dużo krajów tak ma niestety, ale to się powoli zmienia. To się mnie zmienia czasami samo, denerwuje, jak widzę wśród moich znajomych kogoś, komu naprawdę nie wychodzi, non-stop mają jakieś problemy, a oni nie zdają sobie sprawy z tego, że to wszystko zależy od nastawienia, pozytywnego myślenia i wiary w swoje możliwości. Tylko wiadomo, nie można tylko siedzieć i wierzyć, tylko trzeba też działać, nie poddawać się. Nie da się drzwiami, to trzeba oknem. Trzeba próbować po prostu. Optymistyczne tak, nastawienie pomaga. Zabójcze wpisy na fejsie. Od dzisiaj tego więcej takich rzeczy nie robię, zabiorę się za siebie. To weź się za siebie, a nie wypisuj no, na Facebooku. Dokładnie. Tak. Mhm. I pełna takich jest po prostu masę. Ja po prostu czasami podpisuję się pod tym, tam jakoś tam komentuję to, bo już nie mogę czasami. Mhm. Jak moi znajomi, tacy bliżsi wpisują jakieś rzeczy, mhm. mówię, po co to robisz? Tak. Albo dziewczyna na przykład rzuciła chłopak i po prostu jedzie od pół roku, tak. jedzie po nim. Że całe nie chce mi się... swoje życie prywatne umieszczasz na tych portalach społecznościowych. No tego są nie wiem, trochę, czy to ale... z tego, że chcesz jakoś zwrócić na siebie uwagę i sprawić, żeby ludzie wokół ciebie... Bardziej mnie lubili. Albo bardziej cię lubili, albo czuli taki, nie wiem, jakąś współczucie, czy jakieś, nie wiem, ojejku, jaka to jesteś biedna. Czy no dzisiaj takiego. Już paparazzi w zasadzie... Pomału mogą sobie odejść. No mogą sobie do domu, dokładnie, zmieniać zawód. Wystarczy weź na mojego Facebooka, na Instagram i masz. Tak. Na przykład sekstaśmy. Też. Patrz, ona nie lubi tematu seksu, widzisz? Zobacz, jak tylko powiem takie nie słowo, lubię tematu seksu, dlatego że Maciek non-stop go porusza, no oczywiście, nie? Tak, bo dla mnie nie ma tematu tabu. Podpuszczam, coś tego dopuszczam. A dla mnie to nie jest temat tabu, patrz, tak samo. Jak ona reaguje, tylko ty ale jak ona reaguje, wiesz? Jasno. Tak nagle, a wiesz mój temat. Oj, Maciek. Dobra, słuchajcie, ja od was spadam, sobie pogadajcie. To zaprosz chciałem, do nas Wojtka. Tak, chciałem tylko powiedzieć właśnie, że no sorry Wojtek, nie będziemy rodziną. Tak? Sorry teściu, ex-teściu. Czyli mnie po prostu zaszufladkowałeś, zdefiniowałeś, tak, bo jestem tak, koziorożcem. Dziękuję, tak, do widzenia. A proszę cię bardzo, do widzenia. Nie da się, baranie. Będziemy z tym walczyć. Zapraszamy Wojtka do siebie. Czekamy wciąż. Czekamy wciąż. Słuchaj, powiedz mi, bo wiem, że przygotowujesz się teraz właśnie do egzaminów szkoły teatralnej. Tak jest. Poradzimy sobie jakoś same w takim razie. Jak wyglądają takie przygotowania? Jak wyglądają takie? To znaczy, to zależy od tego, jak bardzo ci zależy. Jak tobie zależy? Bardzo. Natomiast jeżeli mam, bo ja już drugi raz będę zdawała w tym roku, jeżeli mam to porównać, te przygotowania zeszłoroczne z tymi tegorocznymi, to jest po prostu niebo a ziemia, dlatego że w zeszłym roku ja tak naprawdę nie miałam pojęcia, czego się spodziewać. I teraz masz to za sobą, jest ci łatwiej. Teraz mam to za sobą i trochę wiem, oczywiście nigdy nie można powiedzieć, że wiesz, czego się spodziewać po komisji i tak dalej, bo oni lubią robić różne numery. Ale wiem na pewno, że mam jakieś tam wyobrażenie, jak to wygląda, czego nie miałam w zeszłym roku, więc jestem o tyle silniejsza. Nie wiem, czy to jest, znaczy, no nie wiadomo, jak to będzie, ale pamiętam odnośnie zeszłego roku, bo najważniejszą rzeczą, jak się przygotowujesz do szkoły teatralnej, jest znalezienie sobie tekstów. I to jest w ogóle podstawa, bo no jeżeli właśnie, znajdziesz... Tam są jakieś wymogi z tego, co tam wiem, są tak? Wymogi, różne teksty tak, mają. Różne, tak, w zależności od szkoły są różne wymogi. Głównie to jest podział na epoki tych tekstów
i podział na współczesne i na klasyczne, co ta cezura jest, przebiega właśnie w okresie II wojny światowej i są takie właśnie różne podziały. I w zeszłym roku ja miałam taką sytuację, że po prostu stwierdziłam, że dobra, tekst, no tekst jest tekstem, więc sobie wezmę no jakiś tam cokolwiek, po czym tak zwlekałam i przyszedł moment, kiedy trzeba było składać dokumenty razem z tekstami, z całą listą tekstów. I ja pamiętam, że jechałam w pociągu do Łodzi i szukałam sobie tekstów na laptopie, po czym drukowałam je w Galerii Łódzkiej, co było kompletną głupotą, przyznaję się bez bicia, ale dzięki temu, że potem na egzaminie tych tekstów, jak mnie poprosili o to, żebym powiedziała ten tekst, to ja miałam takie... Było ciężko. Ojejku, muszę. Tak, tak. To wiem, że teraz, jeżeli sobie wybiorę jakieś fajniejsze teksty i które mi odpowiadają, które jakoś... A jakie teksty wybrałaś wtedy? Tak z ciekawości, pamiętasz? Wtedy jeszcze? Pamiętam, że wybrałam tekst, o którym mnie proszono dwa razy i którego ja nie chciałam mówić za żadne skarby, bo nie wiedziałam, jak to powiedzieć. Niby takie proste, bo to była proza. To był Mark Twain, Pamiętniki Adama i Ewy. O. Oczywiście bardzo je polecam, bo fajne... To jest informacja dla mnie teraz. Symboliczna, ja tam jestem taka trochę ezoteryczna. Mów dalej, proszę. No. Więc bardzo, bardzo ogólnie to jest fajne. Ja nie mówię, że to jest jakieś w ogóle dno czy coś. Absolutnie nie. Mark Twain, no to w ogóle... Szapoba, tak. Natomiast do mnie to jakoś nie przemawiało, ja nie miałam pomysłu na to, jak to powiedzieć. I to wyszło po prostu, że ja nie mam pomysłu, że ja się jakoś tam lawiruję między tymi sposobami, no i wyszło jak wyszło. Powiedz, jak to jest? Czekasz na korytarzu, każdy ma swój numerek, jak wygląda w ogóle takie? Właśnie to jest tak, że czy tak, na godzinę konkretną każdy jest umówiony? Ja pamiętam jakoś bardziej warszawski egzamin w warszawskiej szkole, że to było tak, że przychodziło się, było oczywiście mnóstwo ludzi i wisiały takie tablice z listą kandydatów i każdy kandydat był przydzielony do jednej z sześciu komisji, która składała się tam z czterech osób. Kogo ty miałaś w komisji? Szczerze mówiąc, nie pamiętam ani nazwisk, ani wyglądu. Nie kojarzyłam tych ludzi bardzo. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, może lepiej. Miałam jakieś cztery osoby w tej komisji. No i to jest tak, otwierają się drzwi, wali serce. Mi tak serce waliło, że ja nie wiem, co ja mówiłam. Nie wiem, czy ja cokolwiek powiedziałam. Ale weszłaś, drzwi się za tobą zamknęły i co? Jak takie coś wygląda? I to jest tak, że się przedstawiasz. I w moim przypadku było tak, że oni jakoś nie mówili, że nie wiem, jakieś tam... Bo oni robią takie różne podejścia do ciebie. Na przykład słyszałam, że do jednej dziewczyny powiedzieli, no zobacz, jak się okropnie ubra, zobacz, jak okropnie wygląda. No to takie, jest straszne, od razu cię jakby... I ty zamiast skupić się na tekście, to myślisz, ojejku, a czy naprawdę, Boże, to ja źle przyszłam. Ale wiesz co, tak sobie teraz pomyślałam, że może to jest celowe właśnie. To jest celowe, jak najbardziej. No ale to ktoś, kto przychodzi pierwszy raz na egzamin, i zresztą ja jakbym przyszła za drugim razem na egzamin i coś takiego bym usłyszała, to nie wiem, czy... No osobę mniej pewną siebie może to zwalić z nóg. Dokładnie. No ale u mnie za pierwszym razem to się jakoś obyło bez takich sytuacji. Powiedziałam trzy teksty. Oczywiście nie dano mi dokończyć ich. To było tak, że mówię pierwszy tekst, oni przerywają w połowie, następny i dziękujemy, do widzenia. I nie mówi nagle po tym, jak omówisz jakiś tekst, nie omawiają tego, co było dobre, co było źle? Nie, absolutnie. Czyli później wychodzisz i co, czekasz na telefon ewentualny, tak? To jest tak, że czekasz, bo jest kilka tur i ja byłam w tej pierwszej turze i to jest tak, że chyba jakieś, nie wiem, no... Parę godzin, tam trzy godziny załóżmy po tym egzaminie są już wyniki. Ojejku, czyli to takie napięcie, trzy godziny oczekiwania, tak, napięcie. Tak, tak, tak. No i co w tym momencie, jak się nie udało, to... Ja pamiętam, że w Warszawie mi się nie udało przejść dalej, w Łodzi mi się udało przejść do drugiego etapu, ale jak byłam właśnie w Warszawie, to pamiętam, że weszłam do tej szkoły, wiedziałam, że już te wyniki gdzieś wiszą, tylko nie wiedziałam gdzie, więc biegnę przez te korytarze, patrzę tutaj, gdzie coś... Jakieś strzałki tam były, że tutaj po wyniki coś tam, no i patrzę, podchodzę do tej listy, tak patrzę, no nie ma mnie, no nie ma. Miejmy nadzieję, że teraz się uda. No mam nadzieję ogromną. Kiedy masz dokładnie ten egzamin? Za tydzień.
Za tydzień. W takim razie trzymamy za ciebie mocno kciuki. Jestem pewna, że państwo również. I mamy nadzieję, że niedługo zadzwonisz do nas i powiesz, że udało się. Mam nadzieję, bardzo bym chciała. Bardzo bym a teraz chciała. Musimy dziękuję się bardzo. Z państwem pożegnać. Do zobaczenia po przerwie. Dziękuję ci bardzo. Żółw.